Pomysł zrodził się po ubiegłorocznym konkursie ekologicznym, który w placówce organizowany jest od 14 lat. Konkursy ekologiczne, które polegały na tym, że przez pewien czas gromadziliśmy w przedszkolu różne nieużytki, kartony, plastikowe butelki, worki, materiały i potem jednego dnia dzieci w przedszkolu coś z tego tworzyły. Była niesamowita wtedy atmosfera w sali, taki jeden wielki bałagan, z którego powstawały przecudne zabawki zrobione przez dzieci i dawały im ogromną radość. W tamtym roku po raz pierwszy poprosiłyśmy do pomocy rodziców i rodzice wspólnie z dziećmi wykonali jeszcze fajniejsze rzeczy, którymi dzieci mogły też się pobawić. Żałowałyśmy zawsze, że to trwa tylko jeden dzień. W tym roku postanowiłyśmy, że to będzie tydzień i urządziłyśmy taki tydzień bez zabawek. Na tydzień z przedszkola zniknęły kupione w sklepach zabawki. Nie oznacza to jednak, że dzieci przestały się bawić. Z dostępnych materiałów same zaczęły tworzyć zamki, maskotki, auta, a nawet laptopa. Tworzą z kartonów, z butelek, z przeróżnych materiałów. Tworzą samodzielnie. Chodziło nam o to, żeby zastąpić te gotowe zabawki, które czasami prowokują do różnych zabaw, a to, co dzieci wykonają same, to jest dla nich o tyle ważne, że zrobiły to same, że musiały się z kolegą dogadać i tutaj głównie nam chodzi o to nawiązywanie tych relacji między dziećmi. Przecież sami pamiętamy z dzieciństwa, że najlepsze zabawki to nie były zabawki, że jest wokół nas tyle przedmiotów, które mogą służyć do zabawy, niekoniecznie będąc zabawkami. Chodzi głównie o wzmacnianie takiego poczucia wartości własnej dzieci, żeby później jako dorosłe były asertywne, żeby potrafiły ze sobą rozmawiać, a nie ulegać tym, co nam daje moda, co gdzieś przynoszą jakieś gotowe rozwiązania. Pomysł zaczerpnięty został z niemieckich przedszkoli, w których podobny program realizowało dwoje pedagogów.